Witamy serdecznie. Moim Państwa gościem jest trener Korony Czernina Jacek Ulman. Gorąco po meczu derbowym wygranym z Wiktorią Ciciny 7-1. Prosimy o krótkie podsumowanie meczu. Przyjechaliśmy po 3 punkty. Zrobiliśmy to. Cel zrealizowany. To chyba wszystko. A główny cel na wiosnę, rozumiem, to awans do klasy okręgowej, tak? Cel przed sezonem jest, tak jak udzielimy wywiadu w Legnickie na 50-lecie klubu, chcemy zrobić sobie prezent, chcemy wywalczyć awans. Czy ten zespół już jest gotowy na klasę okręgową, czy jakieś może wzmocnienia trener planuje? Ciężko powiedzieć, czy jest gotowy. Jak po ostatniej kolejce będziemy mieli na najwięcej punktów, to wtedy będzie odpowiedź. Trudno powiedzieć, są 3 zespoły, które będą w czubie się biły, 2 następne gdzieś tam będą nas cisnąć. Pokazaliśmy, że jesteśmy prawdziwymi mężczyznami, bo tak jak mówi przysłowie, prawdziwych mężczyzn poznaje się jak kończą, jak nie, a nie zaczynają. Początek był słaby, podnieśliśmy się i tak po kolei w 92 za metem Dziubałka wyciągnął sam na sam, Marek to wybił, później następne ciężkie mecze, 94 minuta z Chobieniem Piotrek strzelił po wrzutce Maćka Zarzyckiego. Tak samo było ciężko w Potoczku, gdzie Adrian Zarzycki zapewnił nam zwycięstwo w 85 minucie. Myślę, że tą drugą część sezonu zagraliśmy już spokojnie, wyciągnęliśmy wnioski z tych błędów, które były w pierwszych kolejkach, gdy już prowadziliśmy, cofaliśmy się, pilnowaliśmy wyniku. No i Czernina jest mocna z tyłu, a z przodu wiadomo. Zawsze coś strzeli. Poczekaj sekundę. Właśnie dostaliśmy informację, że Sparta Przedmoście przegrywa u siebie z zametem Przemków 0-2, co oznacza, że Korona jest liderem pierwszej grupy Legnickiej, a klasy na koniec rundy jesiennej. Historyczny wynik? Ja powiem tak, ja wiem, co od wielu lat robiłem, przychodząc do Czerniny i obejmując 5 lat temu stery. W Koronie stawiamy na tych młodych chłopaków. Dzisiaj jak tu bracia Zarzycy czy Mateusz Marszałek, to są czołowi zawodnicy klubu. Stara Gwardia swoje grało, brakowało nam bramkarza. Przyszedł Mateusz, tak. Powoli to musiało, każdy się pytał kiedy, i to trenerzy od razu, kiedy. Te trenerzy od razu to widać, ponieważ Czerlina straciła bodajże 17 goli na jesień, w tym 5 meczy na 0. No i chyba należy bić brawa. Ja powiedziałem, że musimy dojrzeć i spokojnie. Nie ma czym się podniecać, bo dopiero po wszystkich kolejkach będzie wyłoniony lider. Najważniejsze teraz zakończenie, za tydzień tak pobawić jest. Się, a później przejść do treningów. I jeżeli mocno przepracujemy zimę, ci chłopcy są w stanie zrealizować sobie swoje marzenia, które mamy postawione przed sobą. Dziękuję bardzo. Moim Państwa gościem był trener LZS-u Korony Czerlina, pan Jacek Ulman. Dzięki, pozdrawiam. Do zobaczenia na wiosnę.